tu i teraz. Przemijanie czasu. Przemijanie czasu? Powiem wam, dziewczyny, wiecie co, ja tak patrzę w lustro na siebie, patrzę na was, to tylko my tak jesteśmy troszkę posunięte w wieku, ale ducha mamy młodego, a serce nasze młodziusieńkie. No serio, masz tam pytanie, czym jest dla mnie czas? Tak. O kurwa. Jak ja sam miałem? Czas jest... Czas. Czas to przemijanie, czas to... Trzy, cztery, o! Tak właśnie on płynie czas, dotyczy do każdego z nas. Ty przecież też to znasz, płynie czas! Dla mnie czas. Czas. No, no nie wiem jak to powiedzieć. Czas dla mnie jest tajemnicą. Dla mnie czas to przemijanie, nie wiem. No i tak czas zaleci. I czas leci. Trudne pytanie. Czasu nie da się złapać. Nie? No. Czas, no, to jest nieodłączny element naszego życia. Wszystko ma swój czas, wszystko jest uzależnione od czasu. Jak słyszę słowo czas, to od razu przychodzi mi do głowy, że ucieka najszybciej, kiedy go potrzebujemy w danej chwili. Czas to jest coś, co przemija i czego mamy bardzo mało, więc trzeba to jak najlepiej wykorzystać. Mam czas dla siebie, żeby no jakoś wesoło spędzić jeszcze tę końcówkę swojego życia. To jest ten czas. Czas to jest w sumie to, co jest teraz, to, co będzie i to, co minęło. Cały czas jest. Cały czas trwa czas, że tak powiem. W sumie nie da się określić, co to jest czas. Ciężko powiedzieć. Dla mnie to jest coś przede wszystkim, co już nigdy nie wróci. Piękne chwile już nie wrócą. Teraz trzeba pracować na to, żeby było w przyszłości jeszcze lepiej. Nie ma, nie ma czasu. Nie ma, nie ma czasu. No, że po prostu chwile, które minęły już, nie damy się cofnąć. Nie damy na przykład, jeżeli coś źle popełniliśmy w życiu i... No to musimy nauczyć się z tym żyć, albo stać w miejscu, albo iść dalej, no bo tego nie cofniemy, nie damy się zmienić, nie ruszymy czasu. Nie złapiemy po prostu tamtej chwili, no. Żyję w czasie, czas przemija i znika, nie ma go. No tempo czasu właśnie kreśli nam życie i warunki i przeżycia i różne jakieś czy uroczystości wesołe, czy uroczystości jakieś właśnie smutne. Dzieci, to tempo szkoły, no tak jakby życie dyktowało nam, ten rytm taki. Czas jest życiem, teraźniejszością, nadzieją, ale jednocześnie i przeszłością, o której czasami trudno jest zapomnieć.
A może, że im jestem starsza, tym szybciej płynie czas, to na pewno. To jest to, co zostawiamy za sobą, albo to, co mamy przed sobą. Dla mnie czas jest czymś, co pomaga mi się przyspieszyć, iść dalej do przodu, że nie zdążę. Muszę po prostu szybciej biec. No ja wiem, no teraz zauważamy to szybkość, ten pęd czasu, pośpiech, nie mamy czasu na nic, tylko pędzimy, nie wiem, to jest taka to jakaś kołomyjka, taka, nie wiadomo za czym kto pędzi. Ja nigdy czasu nie gonię. Także ja jak gdyby próbuję się podpiąć pod ten czas i płynąć z nim jak z prądem. I wtedy się czuję, jakbym błonił mamusi, naprawdę. Nie mamy na to wpływu. Czas biegnie swoim trybem od jakiegoś niepamiętnego czasu utworzenia Ziemi. Wprawdzie teraz ostatnią sekundę nam dołożyli gdzieś, ale to nie ma znaczenia. Można tylko czynności wykonywać szybciej lub wolniej. A czy przyspieszać czas? Wątpię. Dla mnie czas to jest tak jakby rzeka, no nie? No bo można się i pośmiać i no czasu się nie cofnie ogólnie, nie? I można zrobić coś złego, a później tego żałować, bo nie możemy tego cofnąć, nie? A chcielibyśmy to cofnąć, żeby nie zrobić tego głupiego błędu na przykład, nie? Człowiek nie próbuje zrozumieć czasu, tylko uczy się z nim żyć. Dla mnie czas jest... Jest dla mnie... kolejnym wymiarem, tym czwartym wymiarem, który jest tak samo ważny jak pozostałe. Czas jest całym moim życiem. Od momentu, kiedy przyszedłem na świat, aż do teraz. A może nawet do momentu, kiedy będę musiał z tego świata się ewakuować. Także jest to cała oś, od początku do końca. Czas? Dla mnie czas to jest taka... nieodkryta forma życia, czyli takiej, której nie da się zbadać i ona rządzi nami i my musimy być pod jej dyktando. Ona się z nami nie zaprzyjaźni, ale my możemy na przykład pogodzić się z tym, że czas przemija. Przemijanie czasu jest nadzieją na przyszłość, ale jednocześnie żalem za tym, co minęło i co już nie wróci. Przemijanie jest tak jakby zakończeniem pewnego etapu w życiu, a jednocześnie rozpoczęciem się drugiego, czegoś nowego. Przemijanie czasu dla mnie jest jak podróż. I to bardzo różnie się dzieje, bo czasami ta podróż jest ekscytująca, ciekawa, niesamowita, a czasami jest taka, że nie wiadomo, gdzie się jedzie. Takie dorastanie, zdobywanie większej ilości doświadczeń, zmienianie swoich poglądów na jakiś temat. Dla mnie przemijaniem czasu jest to, że czas po prostu leci. Gdzie byśmy nie byli, co byśmy nie robili, czas po prostu płynie. I po prostu ucieka nam, tak? A im więcej go tracimy, tym bardziej
nam się życie skraca, nie? A teraz maszyna dostała 200% mocy i robi wszystko dwa razy szybciej. Dla mnie przemijanie jest... wiąże się też ze śmiercią, z tym, że się starzejemy i że przemija, no to przemija nasza młodość w ogóle, nie? Przemija nasze całe życie. Możesz wszystko pozmieniać, tak. Możesz wszystko, wszystko pozmieniać, właśnie tak. Wszyscy! Czas się podryj, nie czas. Dotyczy do każdego z nas. Ty przecież też to znasz. Płynie czas. No gdyby człowiek nic nie robił, to by tak był takim gnuśnym człowiekiem, to by, no a to mi jest potrzebne, tamto mi jest potrzebne, a tak to człowieka ten wir życia wciąga do siebie, żeby coś robić, nie? Z praktycznego punktu widzenia, jeżeli człowiek zajęty jest jakimiś czynnościami, nie analizuje tego czasu, okazuje się, że jest już godzina, dwie, pół dnia, wykonując jakąś pracę, tak to się odbiera. Natomiast jeżeli czekamy na określoną godzinę, nie robiąc nic, analizujemy te sekundy, te minuty, to się strasznie dłuży. I to tak jak na każdym etapie. Pamiętam, będąc człowiekiem młodym, czekało się na te 18 lat. Jezu, i nie ma, i nie ma, i nie ma. A teraz taka równia pochyła, że po prostu człowiek nie wyrabia. Przeżywanie czasu zmienia się z wiekiem na pewno, już teraz to wiem. Jak się jest młodym, to ten czas czeka się. Wydaje się, że wolno się przesuwa. W momencie, kiedy osiągnie się dojrzałość i zasmakuje się życia, zaczyna człowiek się martwić, dlaczego tak szybko ucieka. Poza tym jest on potrzebny bardziej wtedy, ponieważ mamy mniej sił fizycznych i martwimy się właśnie, dlaczego tak szybko minął dzień, dlaczego już jest następny rok. Szkoda. Pewnie nigdy nie zrozumiem, dlaczego. Dlaczego on płynie, dlaczego jest taki, jakby to ująć, niemiłosierny, jest bezlitosny. Nigdy tego nie zrozumiem. Czas. No czasu się nie dogoni. Czas jest nieuchwytny i czasu się po prostu nie da złapać, bo trzeba byłoby dosyć szybko biegać i no... Co jest niewykonalne, no nie? Czas jest nieuchwytny, szybki i zdecydowanie za szybko leci. Powinno być trochę wolniej. Czasami się usiądzie i zadumam się trochę. Kiedyś tego nie było. A teraz coraz częściej, no starość już tak coraz częściej, usiądę i tak myślę. Z tym, że nie myślę o niebieskich migdałach, tylko o jakichś sprawach bieżących, ale to mi kradnie czas. Gdy jest dużo różnych wydarzeń ważnych, to czas leci bardzo szybko. Gdy czekamy na coś, to znowu czas leci bardzo wolno. To zależy też od sytuacji, od ludzi, od miejsc, od tego, co robimy, gdzie jesteśmy, z kim jesteśmy. Teraz nie. Teraz nie płynie. Teraz nie płynie tak szybko. Się przyjdzie, to się położy, to się prześpi, to... Nie płynie tak czas szybko. To się poczyta trochę, to się pośpiewa. To tak jest, jak jest. Marimba duo, duo, marimba duo, duo, marimba do. Moim zdaniem to tempo czasu, czas w jaki, jak szybko płynie, jak wolno, zależy tylko i wyłącznie od każdego z nas, od tego jakim jesteśmy, od tego jakim chcemy być i od tego jacy ludzie nas otaczają. Nie, no przeszłość to było coś, co było już. No teraźniejszość jest teraz.
No nie możemy powiedzieć, co będzie w przyszłości, bo nie wiemy. No, o przyszłości to znowu nie myślę. Po co mi myśleć o przeszłości, skoro i tak nie wiem, jak... Nie wymyślę dokładnie tak, jak będzie, więc po co o tym myśleć? I żyję tylko tym, co jest teraz, więc... No, moim zdaniem, jeżeli człowiek nie zna swojej przeszłości i nie potrafi jej zrozumieć, nie może budować przyszłości. A teraźniejszość odnosi się również do przyszłości, gdyż teraz decydujemy, kim będziemy właśnie w tej przyszłości. Przeszłość to już jest takie zapomnienie, to, co nas, co mnie otaczało. Też musimy myśleć o przyszłości, bo to nie może tak być, że cały czas myślimy o teraźniejszości, jolo i w ogóle, ale musimy też myśleć o przyszłości, że będziemy mieć gdzie pracować, gdzie iść na studia i żebyśmy nie wylądowali na ulicy później w tej przyszłości. Przyszłość to... Przeżycie dalej tego, żeby nie było gorzej, moim zdaniem, żeby żyć tak jak dotychczas, żeby mieć zdrowie, bo to jest też najważniejsze. I żeby ciągle być wesołym. Przyszłość, no to tego nie można przewidzieć, co nas jeszcze czeka. No, jak sobie tak myślę o przyszłości, to nic mi się chyba nie pojawia. Jak inny nic po prostu. Przyszłość. Nic mi się nie pojawia. Ciekawość i może trochę obawa przed tą przyszłością. Czas goni nas, my gonimy czas. Integracji takiej naszej społecznej. Warto na to zwrócić uwagę między młodym pokoleniem a starszym, bo to też jest kopalnia. Kopalnia, z której można skorzystać, z której można nie skorzystać. Warto się nad tym zastanowić, moim zdaniem. I po to jest jak gdyby ta chwilka refleksji, żeby coś dla siebie z tego wziąć. Kona Dejnał, ja mówię Kazimierz, wy mówicie Dejna. Kazimierz! Dejna! Kazimierz! Dejna! Kazimierz! Dejna! Bardzo dużo wspomnień we mnie zostało. Bardzo dużo zastanawiałam się, kończąc nawet te zajęcia na warsztatach. Zostawały we mnie jeszcze te myśli. Później jeszcze długo, długo po południu myślałam. Wspominałam te wszystkie czasy, które już minęły. Zawsze to płynie czas, dotyczy to każdego z nas. Ty przecież też to znasz, płynie czas. Doświadczenie jest dla mnie to, że bardzo dużo się nauczyłem tutaj na tych spotkaniach. Teraz inaczej myślę o czasie. Mam w ogóle dużo pytań na temat czasu też, bo wszystkich nie znam. Ale tak to jest fajnie, fajna sprawa w ogóle pomyśleć, zastanowić się w ogóle nad czasem. Pomyśleć, co to dla nas też znaczy, nie? Potrzebuję właśnie znaleźć się między ludźmi, żebym no, nie myślała w domu no, o tym moim przeżyciu swojego życia,
tylko żyła na bieżąco z ludźmi. Udział w tym projekcie jest dla mnie jednocześnie taką odskocznią od normalnego życia, od normalnych problemów, a jednocześnie taką trochę rozrywką i spróbowaniem czegoś nowego. Chciałabym jeszcze dodać, że ten projekt jest naprawdę fajnym doświadczeniem i jakbym nie spróbowała, jakbym nie wzięła w nim udziału, to naprawdę bym żałowała tego. To doświadczenie w projekcie jest dla mnie takim daniem sobie czasu na rozmyślanie o czasie. Ponieważ tak naprawdę nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Znaczy, rzeczywiście nigdy nie myślałam o tym w ten sposób, nie analizowałam tego i nie myślałam też, że można z tego tak dużo różnych wniosków wyciągnąć. Tak szybko płynie czas, dotyczy to każdego z nas. Ty przecież też to znasz, płynie czas, pa! Mija czas i na to nie ma rady. Każdy z nas... Im więcej wrażeń, tym lepiej w sumie, nie?